Witam was w moim let's player z gry Silent Hill i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Tak, no to przechodzimy do gry. Dzisiaj jest piątek, nareszcie 18:15. Cały tydzień nic nie nagrywałem, także no z wielką chęcią będę nagrywał. Aha, kilka słów wyjaśnienia. Pierwsze to może z zapisywaniem, to jednak są rzeczywiście minuty, jak tak pomyślałem trochę i przeanalizowałem, to rzeczywiście są minuty, nie godziny. Przepraszam, jeżeli tam narzekałem i tak dalej, no ale dobra. Tak, jesteśmy w centrum handlowym, tak. Tu zabiliśmy naszego, czekajcie, jak go nazwać, muszę na jego, bo wiecie, że ja nazwę nadaję, dobra. To będzie, Dinuś. Bo dla mnie on zawsze tak trochę dinozaurowato. Myślę, że w poprzednim odcinku coś tam mówiłem. Taki dinozaurowaty mi się wydaje. No ale dobra, to lecimy. I pushed the button, but the elevator won't come. Is it broken or something? Tak będę tłumaczył także. Czyli nacisnąłem, bo nie będę mówił w formie headerowej, że tak powiem. Nacisnąłem przycisk, ale winda nie przyjechała. Jest zepsuta albo coś takiego. No wiecie, no w dokładnym przetłumaczeniu jest zepsuta, czy co? No tutaj mam jakieś kolejne batony. No też nie można. Oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie Zaka. A co to jest? To jest jakieś zdjęcie? Po co to jest jakieś zdjęcie? There is a lot of stuff posted up here, but nothing useful. Czyli tutaj jest zawieszonych wiele rzeczy, ale nic przydatnego. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Zaka i Lukasa i zresztą wszystkich. Ale dobra, to sobie zrobimy zapisik. Dzisiaj trochę dłuższe będzie posiedzenie. No. Dobra, zapisik. No i lecimy. Wiecie co, ogólnie cofnę się. Znaczy cofnę się. Spojrzę na mapę, czy ja jakieś drzwi jeszcze nie ominąłem. Czekajcie, sobie przybliżę. Dobra. Nie no, kurde, chodzi mi o pierwsze piętro, no. O pierwsze piętro, co tak powoli ta mapa przechodzi. Czekajcie. Jeju, header. Nie darznij mnie. Dobra, czekajcie. Jak tu się przesuwa? No, kurde. Aha, teraz na padzie jeszcze nie gram, bo nie chciałem się. A, rzeczywiście, zobaczcie, tu są jakieś takie drzwi zamknięte. Dobra, chyba będzie warto je potem odblokować. No dobrze, na razie idziemy tutaj. Oczywiście znowu, że w ogóle muszę zobaczyć życie. A dobra, nieźle, bo tak jak mówiłem, będę wszystko oczywiście oszczędzał. Dobra. Oczywiście zamknięte jest. Wiecie co, nie jest ciemno, bo nie chciało mi się czekać tak długo. No leniwy Jakub jest niestety. No smoking, nie. O ja pierdzielę, coś tutaj jest, dobra, jeszcze chwila. Jeszcze moment. Nie nagrywam wieczorem, no bo nie chce mi się, wiecie co, naprawdę tak długo czekać, bo tak na dobrą sprawę to się ściemia dopiero o 21. A o 22 jestem dzisiaj umówiony, więc no. No ma kolejne zamknięte drzwi, to jest jakaś tablica, ale nic z nią nie możemy zrobić. O, to jest office napisane. Czy biuro. No to chyba logiczne. Obojętnie. Dobra. Nie wiem, czy dzisiaj się tak będę bał. Ale zobaczymy. Wiecie co, to jest gra. Dobra, tutaj też jest zamknięte. Oczywiście na mapie nam się wszystko aktualizuje. To jest takie wytłumaczenie. Jeżeli są takie linie jak na funkcjach, na przykład wiecie, takie, no takie ostre linie, to jest wiadomo, że jest zamknięte i nie możemy tego otworzyć. Jeżeli będzie tak właśnie, nie wiem, czy już to tłumaczyłem, ale jeszcze raz w razie czego tłumaczę, jeżeli będzie tak na grubo, tak wiecie, zamalowane, taki jeden, jakby to powiedzieć, ja pierdzielę, jeden prostokąt. Gińcie skrzydlata, cholero. No header, zabij go. No nie, no kurde. Życie miałem oszczędzać. Kurde. No header, ty jakaś głupia jesteś, no. Zabij to tego psa. Cokolwiek to jest, bo to mi na psa raczej nie wygląda. Noż kurde, header, no. Już wyszedłem kompletnie z wprawy z tej. Kurde. No giń. No nie wierzę, nie no, wczytam zaraz grę, no. Ja nie będę tutaj życia marnował. Kurde. Nie, dobra, słuchajcie, ja. O, patrzcie, to co mogę w trakcie walki wczytać gry. No bo słuchajcie, zobaczcie, pewnie mi ciut życia. No, słuchajcie, ja stwierdziłem, że będę oszczędzać życie. No patrzcie, nie mogę teraz wczytać. No już dobra, zeżryj ją, albo ty zabij go, header, proszę cię. Szybciej.
O, no teraz, dobra, w dupie. Oczywiście trzeba dobijać. Dobra, nie, ja wczytam. No sorry, ale... Ja oszczędzam życie. Kiedy ten zapis robiłem? Kurde. Dobra, nie, dobra. Ale już teraz, od teraz naprawdę będę oszczędzał życie. Ale, wiecie, niektóre walki trzeba omijać, niektóre nie... Mogłabyś nie pukać... Słychać. Nie. Psy trzeba... No, aha, dobra, już dobiłem. Psy trzeba dobijać, wszystkie stworzenia w Silent Hill trzeba dobijać. There is a lot of stuff, but no... None of it really looks like it. To be useful. Czyli jest tutaj wiele rzeczy, ale nie wygląda na to, żeby jakiekolwiek z nich były przydatne. No kurde, Heather, bierz to, no! Miałeś się nie odzywać. Kurde, Heather, weź to cholerstwo, no! Ja wiem, że ty się gapisz na... Co to jest w ogóle? A, właśnie, beef jerky. Tak, mamy taki przedmiot o nazwie beef jerky, który nigdy w życiu się nie przydaje w tej grze. Proceed dried meat. Sometimes it's just enough to distract monsters. Czyli przygotowane, wysuszone mięso. Czasami jest ono wystarczające do odwrócenia uwagi potworów. To się nigdy za cholerę nie przydaje. W piątce też, z tego co pamiętam, to było i to naprawdę ani razu się nie przydało. Miałaś się nie odzywać, no, tak? Nie denerwuj mnie. Także w ogóle z tego nie będziemy korzystać. Ja wam to potem zademonstruję. I tu mamy chyba... Aha, nie, on właśnie to ja, dlatego ja tego nie mogę wziąć. Dobra, to mamy jakiś pokoik. Dobra, dobra, no to badamy w takim układzie resztę. W ogóle jak to nasze życie. Tragedia, tak? Mamy naboje. Co my tutaj mamy? Pistolet w ogóle, bo już, no mówię... Równy tydzień minął od ostatniego nagrywania, bo w tym tygodniu jeszcze nic nie nagrywałem. Miałem dużo materiału starego. Mamy tutaj jakieś kolejne... dobra, to już było. Tutaj też jest zamknięte. To kolejna jakaś tablica, nic możemy, nie możemy z nią zrobić. O kurde, słyszycie? Właśnie, pamiętam jak pierwszy raz grałem, to się bardzo przestraszyłem, bo na słuchawkach słychać jak ten... ja nie wiem, no na pewno, że będzie słyszeć, jak ktoś u góry chodził. Chodzi, nie wiem, mam trochę ściszone. Zawsze tak coś tam słyszę i naprawdę to mi kurde zawsze przestraszało. Tak, oczywiście zapiszemy. Już 21 minut gramy. I chyba jak pierwszy raz grałem, około 10 godzin mi zajęło. Być może 11. Mamy health drink i shotgun. Handgun bullets. Kurde, jak Tina zaczynam gadać. To jest ogólnie nasz zapis, to już wam tłumaczę. No to wszystko dopisujemy. To jest taki ukłon chyba bardziej w stronę konsolowców. Czekajcie moment. Co? No co, no mów. No to za. Gdzie? U góry. Tu. No przecież tutaj nie ma nic napisane. Tylko... To. Tu. Z ty. Jesteś chory? Ale przecież... Ale to... Czekajcie, zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Szczypiorek wymyśliła nazwę na... Piątki nagrywania z Silent Hillem, proszę bardzo, Szczypiorek, powiedz, oddaję ci mikrofon. Ciche piątki. Tak, bardzo ciche, jak będę krzyczał za nie, chwilę. Nie, bo to chodzi o nazwy, Silent. Ja wiem, ale... To po angielsku było Silent Friday, czy co tam. No, Silent Friday. No to ciche piątki. No, ale wiecie, ty... O! A, właśnie. Tu jest coś, co tutaj jest. Dobra. Something's fallen between the table and the floor. I think it might be a key. Czyli coś wpadło pomiędzy... No table to jest stół, więc... A to jest bardziej jakieś tam drewniane palety, więc powiedzmy, że pomiędzy palety a podłogę. Zdaje mi się, że to może być klucz. A propos tego mięsa, to działa, tylko tobie nie wychodzi. Pamiętasz, że oglądaliśmy kiedyś takie te walkie-talkie, to było, że ktoś rzucił i działa. No być może, już teraz nie pamiętam. Ale po co ty mi sok przyniosłeś, jak ja nie chciałem? Ktoś pytał się, czy byłeś nie, mógł, ale no dobrze, ale ja nie chciałem go pić. Bo jest otwieram, no to śpiję zawsze na let's. No dobra, if my arms were a little longer, it might
I might be able to reach it, czyli jeżeli moje ramiona byłyby troszeczkę dłuższe, byłbym w stanie dosięgnąć tego. There is a huge pile of cardboard boxes on the table full of books. Czyli tam jest wielki, nie wiem co to jest pile, nie wiem, of cardboard, czyli cardboard, no to nie wiem, w sumie też nie wiem co to jest. Jakiś opakowań, przepraszam, pudeł na palecie, pełne książek. It's way too much of a pain to move something that heavy. Czyli to by było zbyt bolesne dla biednej, szczupłej, delikatnej jak puch Heather, i to jest za ciężkie dla niej. Dobra, ja ogólnie pamiętam, co tutaj trzeba zrobić, bo... Co tutaj jest? Aha. There's a lot of... No, no tutaj nic nowego nie mamy. Ja pamiętam, że ja chyba oglądałem przed zagraniem pierwszym razem chyba 2 czy 3 odcinki Let's Play'a u kogoś właśnie z trójeczki i pamiętam, że właśnie zapamiętałem, to będą ogólnie szczypce, ale to wszystko w swoim czasie, spokojnie. O kurde. Nie, ja nie chcę. Coś tam chodzi, znowu ta chora muzyka tutaj jest. Nie chcę. Dobra, zaraz, wszystko spokojnie, zbadamy drzwi. Nie, nie chcę dinusiów tutaj. No. A w ogóle słuchajcie, czy ja radio włączyłem? Bo ja tego radio jeszcze nie słyszałem. Przepraszam, gdzie jest moje cudne radio? To zrobiłem w ogóle. Radio. Gdzie jest moje radio? Aha, my jeszcze radia nie zdobyliśmy. A jo, bo to przecież było w tamtym śnie. W ogóle sobie naładujemy może. Bo nam się to przyda. Dobra, tutaj co tutaj jest? Dobra, jest zamknięte, więc w takim razie tak czy tak niestety musimy iść tam. A tam są pewnie te potwory, dinusie, nie chcę. Kurde. Ja nie chcę dinusiu. Ja pierdzielę. No ta muzyka mi tu... Jak... Akira... Jaka coś tam... Proszę cię, nie strasz mnie tą muzyką, bo ja tutaj... Ja powiem, że on jest bardzo młody. No właśnie się zdziwiłem, że ten Japończyk właśnie jest młody. I wygląda jak człowiek. Ja myślę, że to jakiś potwór z wyglądu. Ten od... No... Aha. Ale to on normalnie wygląda. Zresztą sobie wpiszcie na YouTube. Dobra, łyk soku. Dobra, i lecimy dalej. No dobra, no to idziemy tutaj, jak to Irek mówi. I zobaczymy. No tak, tutaj pamiętam, że chyba stwory będą. O nie, zasysacze, idź mi stąd, cholero, jasna, dobra. Tak jak mówiłem, niektóre właśnie miejsca warto... It's locked. Niektóre miejsca warto tylko i wyłącznie omijać. Znaczy, miejsca, stwory. Cholera, jasna, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Butik jakiś dziwny. Butikułę. Zamknięte. Helen's Bakery. O, tak, tak, tak. O, o, widzicie właśnie, tutaj są skrzypce. Znaczy skrzypce. Szczypce. Które nam się przydadzą właśnie do tego kluczyka. Dobra. Zapisaliśmy sobie. Znaczy ja sobie zapisałem ładnie. Chlebek. Ojeju. It's bread. No, czyli to jest chleb. But I'm not really hungry, so I guess I don't need to worry about it. Czyli nie jestem za bardzo głodny, więc zdaje mi się, że nie potrzebuję, że nie muszę się teraz martwić o to. Dobra, co my tutaj mamy? There are no employees around. I wonder where they all went. Czyli nie ma tutaj żadnych pracowników. Zastanawiam się, gdzie oni są. Dokąd się udali właściwie. Mamy tutaj kasę, mamy tutaj jedzonko, jeju. W ogóle na kolację zjadłem pyszne naleśniki 3. Ale jakie pachniały. Jakie ładne chleby. Pączki amerykańskie, o kurde. Pizza, ojeju, nie no, piekarnie są świetne. Dobra, tu... Zamek się nagrało. Ojeju, zaraz. Dobra, no to tutaj już nic chyba więcej ciekawe. No, no, fajnie, bym bez szczypiec bym wyszedł. I got a pair of tongs, czyli mam parę szczypiec. Nie, no wiadomo, że szczypce. Dobra, no to ja sprawdzę, jak to się nagrywa. I zaraz do was. No, oczywiście sobie zapiszę. I zaraz do was. Wracam.